Moi drodzy, to nie był taki zwyczaj, że się tak płaciło muzyce i śpiewało, tak? Najczęściej to było ze słuchu. Przychodził ktoś, na przykład pamiętam, tutaj może potwierdzić Alanko Serba, na grobze Stasie Muchą, przyszedł taki trochę wybity gość, zaśpiwał, zaczęli grać, a mówi, mucha nie tak. Dobra. Jeszcze raz, zaśpiwał, mucha nie tak. A mucha mówi, ty pieronie i smykiem go było. Ja chcę taką próbę zrobić, czy potrafi wygrać ze słuchu Adam Koserba, który uważany jest za najlepszego akordeonistę w województwie. Adamie, chodź no tutaj. Marszałek zapłaci, a ja będę śpiwał. Marszałek nie frajer, nie będzie się gniwał. Nie, jeszcze nie, to jeszcze tylko dobrze. Ta nasza Maryśka to jest nasz koniecza. Ja się do niej garnę, ona woli się za. Dobra, zaliczamy? Zaliczamy. Dwa psy sekały, dwa psy łorały, suka poganiała, a dwa w końcu srały. O, zobaczymy teraz. Teraz będzie trudniej. Łaceniłem się, nie radziłem się, wziąłem to razę, zaraziłem się. Ani poduski, ani pierzyny, i ze zorazo na grochowiny. Roz jeden chłop na jarmark niósł, przy kotyją i cebulą. A z tego było strasznie wstyd, więc nakrył je koszulą. Panie Kijojka kupić chcą, to nie jest odbojka, więc podnieś pan koszulę swą, chcemy zobaczyć jojka. Zebrałem ogórki marne swego zyski. Zebrałem ogórki marne swego zyski. Starczyło na wino, starczyło na wino, starczyło na wino i pół kila kiski. Jeszcze jedna zwrotka. Jeszcze jedna zwrotka. Żebyś tam wiedziały, co mój ojciec myśli. Żebyś tam wiedziały, co mój ojciec myśli. Zaliczamy? To teraz ostatnio. Dziwuje się Maryś, co to za zwycaje, że jednemu wisi, a drugiemu staje. No i co? Zaliczamy. Będzie tak grać w takim razie. A teraz Adamko, prosimy tutaj. To święto nie odbyłoby się, gdyby nie organizatorzy, gdyby nie sponsorzy, gdyby nie ci, którzy patronowali. W tej chwili chcemy właśnie tu wymienić i poprosić na scenę, żeby im się ukłonić. Organizatorzy. Ale zanim przejdziemy, to święto nie odbyłoby się bez takich ludzi jak ty, którzy mają serce dla tej imprezy. Bo ty będziesz tu chwalił wszystkich. Mój szef pierwszy, Rysiek Miernik Godol, jak cię wieczorem ktoś chwali, to rano cię tego, no. Ale Adaś, mnie tu jutro rano nie będzie. Dobrze, Adamie, dobra, szanowni państwo, organizatorzy. Adam Jarubas, honorowy sołtys z Niewosławic, przy okazji marszałek województwa świętokrzyskiego. Panie marszałku, zapraszamy. Brawa dla pana marszałka, który zawsze wspiera kulturę ludową. Tadeusz Wójt Sułek. Brawo dla wójta! Wyjątkowo bez żony. Zawsze go Anka pilnuje, nie wiem do czego, ale
A dzisiaj sąd się wyrwał. Sołtys, Rada Sołecka Jugosławii. Prosimy panią Sołtys, Ania Jałocha. Pan kawał do tutaj. Zapraszamy do nas. Agata, nie uciekaj mi tak daleko. Nie ma? To trzeba ją przyprowadzić. Ochrona, proszę wyprowadzić państwa. Pani Ania Jałocha, czekamy tutaj na sołtyskę. Tam jest sołtys ze Złotych Henek Notoński, niech ją tu przyprowadzi. Słuchajcie, poznałam waszą sołtyskę, macie naprawdę fantastyczną sołtyskę. Zresztą wójt też niczego sobie, ale byłby się... Na mnie to nadaje, tej pory po... No, ale Adam, jakbyś miał tyle lat, co marszałek... Ochotnicza Straż Pożarna w Jugosławicach. I tu reprezentanci stare Dygi, Tadek Kowalski, wojną tutaj. Chodźcie tu strażaki do Waldek was, Marzec, Sala, Zygmunt. Boguś Sakwa tutaj był gdzieś. Gdzie on jest? Boguś, chodźmy tutaj. Rad honorowy. Mirosław Pawlak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP. Edmund Kaszmarek, starosta powiatu jędrzejowskiego. Jest na wczasach, ale kozą wam się ukłonić pięknie. Zbigniew Kierkowski, starosta powiatu pińczowskiego. Tys jest na wczasach. Włodzimierz Badurak, burmistrz miasta i gminy Pińszów. Obiecał przyjechać, nie przyjechał. Teraz goście specjalni. Jarek Wołoszyn, prezes Fundacji Rodzina w Potrzebie. Jarek, chodźmy tutaj. Z piękną żoną Ulą, Burka może zostać. Mota o fundację. Jak mota w rodzinie kogoś, to za dużo pije, albo wącho, albo coś innego. A seks ty? Za dużo seksu, to ty mocno w tej fundacji zalecą, jak to komuś się za bardzo chce, ale? Tak samo? Wszystko. Tak, dobra. Full service. Jerzy Tyrek. Z żoną go widziałem. Pełnomocnik przy marszałku do spraw właśnie ludzi starszych. Wyjątkowy człowiek. Jurek. Teraz mamy tutaj gości z Tarnowa. Krzysiu, chodź no tutaj. I Stanley z Ameryki. Specjalny gość, tak samo. Nazwisk nie pamiętam, przepraszam, może się sami przedstawią. I widziałem tutaj Janusza Śledzińskiego, który tutaj przyjeżdżał. Janusz Śledziński, chodźmy tutaj. Bank spółdzielczy w Pińczowie, Jakub Madej. Ten, który wymyślił to, który kiedyś na Dożynkach Złotej, kupę lat temu, mówi: Adam, musimy jakoś Kazika Krawczyka uhonorować, wymyśl coś. No i zostało wymyślone. Jakub idzie. Uzdrowisko w Busko-Zdrój. Wojciech Legawiec, prezes. Jest czy nie? On mi kiedyś powiedział, że takie plany ma, ze środków unijnych chce to zrobić, że w 2020 roku z kranów w całym województwie będzie buskowianka płynęła. Ja żałuję, że nie jest prezesem Polmos. Polskie Składy Budowlane. Bogdan Pankiewicz, z tego co wiem, jest na urlopie. A ja tutaj miałem taki slogan, myślałem, że zarobię, bo te mrówki buduje. Mos, luźne dwie stówki, zapieprzaj do mrówki. Na przykład. Słuchaj, no i fajne, nie? Słuchajcie, Adam tutaj, zobaczcie, jak zadbał o to, żebym miała bardzo dobry entourage, ponieważ tutaj sami mężczyźni, ja się tu bardzo dobrze czuję. Tej firmy. I teraz będzie Dolina Nidy. Właśnie chciałam płynnie do tego przejść, Adasiu, bo słuchajcie, umówiliśmy się, że to ja będę czytała sponsorów. Dobra, ale mi nie zapędziłem się. Dolina Nidy, spółka Janusz Kuźnia jest na urlopie też, ale taki no, też miałem slogan, myślałem, że porę stówek rzuci jeszcze. To, że nie ma z nami kuźni, to nie znaczy, że jest luźni. Słuchajcie, drodzy państwo, wśród sponsorów jeszcze Komagra, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tomek Kołodziej nie przyjedzie, ale kłania się państwu. Dalej. I Malinowe Hotele Medical Spa. Właśnie, mają tam swoje stoisko. I pan Kaleta, bo mój znajomy miał tak problem z seksem i mówi tak, że mu to pomogło. Miał seks raz na dwa lata, a teraz ma dwa razy w roku. Słuchaj, Adamie, a zapytam, przepraszam, korzystasz? Zapytaj Litki. Dobrze, to zapytam, ale już poza sceną. Interszaret, spółka z OO, Instytut Strategii i Współpracy. Stanisław Lis. Pociągi Kieleckie, spółka z... Henryk Milcarz miał być. Prosimy Milcarza. Choć wiekowy, ciągle młody, w nieustannym laniu wody. Od sasa do lasa. To jest staroheca, teraz ludzie mówią od sasa do pieca. Nie Następna sasa. Firma to Natura Vita, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I Marek Płachta, tak jest. Chcesz być piękny i gładki, pij od Płachty herbatki. Fabet Kielce. Ireneusz Janik jest tutaj. Ilku, prosimy cię bardzo. W marynarce przyjechał, zobacz tam, matko, chciał się wyróżnić. Nie obchodzą go kobiety, przerzucił się na fabety. Słyszałeś? Slogan, to cię kosztuje 500. To kopalnia gipsu Leszcze. I Leszek Irla. Zawsze z żoną tu przyjeżdżą, nie wiem dlaczego nie. Spotkałem kiedyś znajomego górola.
Mówi, skąd jesteś? Ja mówię, z Ponidzia. A znowu z Leska Idle i jego żonę Jaczkę. Ja mówię, no znam. U nas śpiewają oni góralskie piosenki. Ja mówię, jakie? Na cydli, coś się tam pyrli, a tam leży Jaczka, żona Leska Idli. Następny sponsor to MG Speed. I Marian Gita. Prosimy, jest tutaj, wziąłem go. Gdy chcesz poderwać dziewczynę, kup do Glity limuzynę, bo on handluje limuzynami między innymi. Mamy Agropole, Władysław Podraza. Bo on te susze robi. Tak? Chcesz mieć więcej animuszu, z Agropolu spróbuj suszu. Dziekan maszyny rolnicze. Nie ma dziekana, czy jest. Byłoby go widać, bo on potężny chłop jest. Ale dobrze, niech będzie. Podobno dziekana dziewczyny nie lecą na niego i na maszyny. Drodzy Państwo, firma Budwoj. Janek Wojas. Nie ma. On jest w budownictwie, pracuje, a tutaj nie będę wierszyka godał, no opowiem taką historię. Mój ojciec święty pamięci, jo, i tam ekipa jest, Stasia Pietrasa, pamiętota pewnie, nie? Ze Złoty. Jechaliśmy na wykopki, a mój ojciec lubił budować. Zawsze co roku sobie myślał, żeby coś wybudować. Byle pierdółka, ale ten. Jedziemy i tam jedziemy na pola do Dziubatego, a Stasiu Mucha mówi do ojca, Łochmanowski, taki bidna budujesz. A on się mówi, Stasiu, kto? A Stasiu mówi, a wrzód na dupie. Drodzy Państwo, następny sponsor to Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pińczowie. Pani Janina Wieczorek, prosimy bardzo. Ta obiecała Jasia, że musi w tym roku zahulać z Madejem Polkę na przetoku. Nie ma, nie będą hulać, nie będzie hulania. We dwie. Dobra, dobrze, przechodzimy do sponsorów. Arkadiusz Jędrzejczyk. Jędrzejczyka nikt nie tyka. Jest Arkek czy nie jest? Jest Arek? Arek, chodź tutaj. Nie ma. No to jest Piotr Różalski. Tak jest, i Halina. Warsztat masarski w Pińczowie. Tam rządzi Halina, a Piotrek daje tylko wizerunek firmie i dostaje za to 1200 zł brutto na miesiąc. A pani Urszula Salwierak? Lewiatan, ale zabroniła mi cokolwiek dodać na jej temat. Dobrze. Mula, albo Jadzia. Jadzia Walocha, która jest kierowniczką. Prosimy bardzo na scenę. No to jeszcze pan Tomasz Szczęsny. No tak, on hoduje świnie, a tak się na świnie przez cały dzień napatrzy, to już rezygnuje z oglądania transmisji z obrad Sejmu. A pan Piotr i Wojciech Bryła? Stacja benzynowa, warsztat samochodowy, jeszcze wiele innych rzeczy. Wierszyka, nie miałem pomysłu. Brakło ci weny. Teresa i Andrzej Gawronowie, może tak tu jest. Się udało. Kung z Warna, piły robią. Ja teraz jechałem z Pińczowa i tam stoi taki znak przed Lasem Mozawskim, w kółku jest piła narysowana. Dzwonię do Roberta Zachariasa, szefa drogówki. Mówię, Robert, co to za nowy znak? Co on oznacza? On dodał, zakaz żnięcia w lesie. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic, Nieprowice Razem. No właśnie, to są, tam mają stoisko dziewczyny, bardzo fajne. Adamie, może ja zaproszę, bo tam mają takie... O, sołtyskę, sołtyskę, chodź tutaj. Słuchajcie, sołtysko, bo słuchajcie, tam w koło gospodyń wiejskich w Nieprowicach serdecznie zaprasza do swojego stoiska, a szczególnie zapraszają marszałka Adama Jarubasa. Wie pan na co, panie marszałku? Bo pewnie coś się przyjdzie z bagażniku. Nie, usta Adama. Sama bym skosztowała, nie powiem, że nie. A i panią sołtys, a nie na ciasto cycki sołtyski. Okres, tak. Podobno całkiem duże te ciastka. Dobrze, tak słyszałam. Dobrze, że nie ma cycek Adama. O, no, nie wiadomo, może za rok będą. Jeżeli chodzi o te Nieprowicy, bo powiem, wczoraj, w tamtym roku było święto i tak mnie ugościły, bo samochód zostawiłem i na piechotę szedłem do domu i w drugą stronę poszedłem i wylądowałem u Brudza w Wojsławicy. Takie są gościnne dziołchy. Takie są gościnne dziołchy i mają usta Adama i cycki sołtyski. Naprawdę, muszę tam pędzić do was, dziewczyny, jeszcze chwilę, ale teraz pani Sylwia Będkowska, Adamie, też sponsor. No nie przyjechała, nie będziemy o nich gadać, a teraz podziękuj tutaj dziewczynom, którym pomagały obsługiwać, to wszystko robić. Dobrze. Strażakom, wysytoj i tak wtedy, naprawdę, wtedy będziemy... Tak naprawdę podczas takich imprez jak dzisiaj, to są ludzie tacy jak ja i Adam, którzy tutaj stoją na scenie i nas widać, że my pracujemy, ale oprócz nas jest jeszcze dużo ludzi, którzy ciężko pracują i nie są widoczni i my chcemy im podziękować. To są panie tutaj z Niegosławic, to jest pani Marzena Kozłowska, pani Klaudia Kozłowska, pan Wojciech Prażuch, pani Beata Prażuch, pani Anna Jałocha. I pani Kowalska Zdzisława, która podobno pięknie udekorowała salę, w przepiękne kwiaty, oraz druhowie strażacy Józef Domagała, Tadeusz Kowalski,
Gala Zygmunt, Koszupa Paweł, Salwa Bogdan, Nowak Adam i Marzec Waldemar. Dziękujemy im serdecznie, ja proszę o brawa dla nich. Oni dzisiaj cały dzień w znoju... Jeszcze Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury. Wojtek Kolankowski, przedstawiciel. Wojtek, chodź tu. Słuchajcie, to wszyscy ludzie, którzy przyłożyli rękę do tego, żebyśmy się mogli dzisiaj dobrze bawić. A teraz, żeby nie było łatwo, bo pokilina potrzebna. A, tak, coś tak. Tu powymyślał, Zbyszek, tak? Zbyszek, podziel, tam leży Zbyszek, lina tam jest. Będziemy przeciągać linę. Ale kto by... Organizatorzy, sponsorzy, reszta świata. Dobrze. Proszę bardzo. No nie, no wstyd. Nie chcę się zmierzyć tutaj z chłopakami, z ziołkami. Ej, wiesz co, Adam, ja bym ci powiedziała jedną rzecz. Ja na przykład... Zbyszek, wejrzę. Adaś, Adamie. No nie, później, teraz. Adamie. No to weź no dobierz tutaj drużynę. Ale ja bym ci powiedziała, dlaczego może być problem. Ja na przykład bym mogła ciągnąć linę z marszałkiem i by przegrał, i by mi było potem głupio, miałabym konsekwencje. Każdy się boi, wiesz? Jak godos o marszałku i o chłopak, to o ciągnięciu lepiej nie godzę. Agata, z której strony jesteś? Dlaczego? Chciałaś wtedy i z łódki. Ale łakomo ziołka. Marzek, wstawaj tutaj. Na gwizdek. Na gwizdek jedzie ta, to kogo, może być, że trzy razy będziemy ciągnąć, albo dwa razy się przeciągnie, tam do sobie ten wygrywa. Na gwizdek ciągnie ta, nie zapiraj się tam o scenę, nie zapiraj się o scenę. Wejdź, wejdź, na gwizdek. Dobra, dobra, pierwszy raz, drugi raz próbujemy. No, trzech razy sztuka. Słuchajcie, ja zrezygnowałam, nie, ja zrezygnowałam, bo moja osoba dała taką przewagę sił, tutaj, że oni nie mieli szansy. Idź tutaj, idź tutaj, teraz? Nie. Idź z tej strony, teraz dobra. No. Wygrali niestety, wygrali Agata Mos. Czekaj. Słuchajcie, dobrze no, jest? Będzie nagroda, chwilę, poczekajta chwilę. Słuchajcie, z uwagi na to, że byłam w drużynie, która wygrała flaszkę, pije wódkę i byłam w drużynie, która od herbaty na herbatę też mnie zapraszacie, prawda? Słuchajcie, i tak się chciałam w życiu ustawić. A ja się tu już z drużyną umawiam na wyniki za rok, żebyśmy wygrali, dobra? To dobrze. W przyszłym roku zaczniemy trenować, jesteśmy umówieni, dawaj, dobra? Dawaj. No dobra? Dawaj, chodź, dobra. Dawaj tutaj. Proszę bardzo, przegrali, no i... Może was pozdrowi, może się wytłumaczy, że pary nie mają obok. Nie ma zamiaru się tłumaczyć, ale pozdrowić. I owszem, szanowni państwo, pokazujecie, że nie Gosławice i oczywiście niezastąpiony Adam razem z naszą wspaniałą panią dyrektor, z Agatą, ze Skalbmierza, potraficie stworzyć takie wydarzenie, które dzisiaj jest, o którym jest głośno w całym naszym województwie. Brawo dla państwa! Bardzo dziękuję, trzymam kciuki. Jestem szczególnie dumny, że tutaj mam prawo mówić o sobie honorowy sołtys z Niegosławic. Jest to dla mnie ogromna przyjemność. Dziękuję bardzo. Marszałek wyjątkowo mnie pochwalił, bo taki film ostatnio był, gdzie mówił, Ochłanowski jest kreatywny. Ja do słownika zaglądałem oczywiście, co to kreatywne znaczy, co mnie nie obraził. Było dobrze. Ja powiem, co znaczy kreatywny. Kiedyś byliśmy w Warszawie i tam byliśmy na takim przyjęciu. Ja też zresztą za kołnierz nie wylewam. Jeden przez całe 3 godziny powrotu śpiewał przyśpiewki. Słuchajcie, był nie do zatrzymania. Dzisiaj pokazał, że rzeczywiście umie wiele, ale to jest kreatywność w wydaniu Adama Ochłanowskiego. Dobrze, ale jeszcze tam była druga wypowiedź, że Ochłanowski jest męczący czasami. Tak powiedziałeś marszałku na filmie. To ja dopiero ci pokażę, jak ja jestem męczący w tej części nieoficjalnej pod impry. Dziękuję bardzo, brawa! No cóż, tak stoi.